Dzień dobry. Witam w kolejnym naszym odcinku w Łotkologii dla dzieci. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam starty sytuacyjne, starty pozycyjne, które tak naprawdę wyrabiają u dzieci już w czas reakcji, przede wszystkim z takiej startowej, też jeszcze właśnie reakcji do ścigania się w różnych pozycjach. Tutaj na co trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim? To jest jedno, zabawa przede wszystkim właśnie w różnych pozycjach, też w przewrotach, po to, żeby tak naprawdę urozmaicić wprowadzić element takiej rywalizacji, ale z utrudnieniem. No i też przede wszystkim na to, żeby była koncentracja pełna nas, tak żeby dzieci nie widziały tego sygnału, tak? Ten sygnał może się zmieniać, też ten sygnał tak naprawdę można ustalić, że po prostu, że będzie jeden sygnał, ale można go w trakcie zmieniać po to, żeby dzieci mogły przede wszystkim się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym jednym, tak? Bo później w trakcie startu, żeby nie było żadnych rozpraszaczy albo nie zareagowały na te rozpraszacze. Wiadomo, że w tym treningu warto tak wprowadzać go w trakcie właśnie rywalizacji z miejsca do miejsca, tak, żeby po prostu, żeby dzieci miały możliwość już w tym przypadku właśnie tak jakby się sprawdzić, kto jest lepszy, kto ma lepszą reakcję. To jest zabawa i to właśnie tak naprawdę najbardziej przyciąga do treningów. W treningach tak naprawdę z dziećmi, im więcej śmiechu, tym jest tak naprawdę lepszy trening, w tym jest większa satysfakcja w wykonanej pracy. Zachęcam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.